Kasia całkiem niedawno miała okazję pracować z Andrzejem. Ale czy serce Andrzeja rozpozna głos Kasi? Kasia, naprawdę duże brawa za oryginalność, za pomysł. No naprawdę rozwaliłaś nas. Super wersja. Kasiu, a co robisz na co dzień? Jestem nauczycielem. Uczę muzyki w gimnazjum. No wcale się nie dziwię, że uczysz muzyki, bo naprawdę się na niej znasz. Świetnie. Dziękuję. Świetnie. Kaśka, słuchaj, a ja jestem jedynym analfabetą muzycznym w tym jury i się szczycę tym. I nie znam się na nutach, nie znam się na alikwotach i na tych innych bzdurach, ale na pewno znam się na emocjach. I bardzo mi się podobało, naprawdę bardzo mi się podobało. W ogóle, kurczę, fenomenalna interpretacja. Super. Kurczę, po prostu super i już, i koniec. I się zamykam. Bardzo dziękuję. Słuchaj, muzyka to jest sztuka cieszenia się bądź smucenia bez powodu. Ale muszę powiedzieć, że nie trzeba dłużej mówić, że my się nie znamy. Znamy się. Znamy się, ja ją znam, tak. Znamy się od jakiegoś czasu, ale tak naprawdę poznaliśmy się przed chwilą. To prawda. I bardzo ci dziękuję za to poznanie. Andrzej zagadkowy, nieobliczalny. Kasia, musisz wybierać. Chcę wszystkich. Okej, no to dobrze. Wszyscy cię chcemy. Oczywiście chciałabym wybrać Andrzeja Piaseczyńskiego. Super, super, wierzyłem w ciebie. Jesteś wielka, po prostu jesteś wielka, wszyscy wierzyli w ciebie. Pokaż się tutaj wszystkim, pokaż się Hubertowi. Weź tutaj. Teraz dopiero z ciebie schodzi to wszystko, co? Dobrze jest. Powiedz coś. Tak, bo... Karteczki. Cieszę się, że zostałam doceniona za emocje, które tak naprawdę płyną mi prosto z serca i... Ja dzięki temu programowi i temu, co się przed chwilą wydarzyło, uwierzyłam, że nie warto pisać tylko do szuflady.
Gratuluję ci, byłaś świetna, naprawdę. Dziękuję ślicznie. Bardzo dziękuję. Dzięki. Gratuluję ci. Program The Voice of Poland technologicznie wspiera Sony, producent notebooków VAIO.